Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się porozmawiać o Warframe i będziemy wykonywać misję Instrukcja Jordasa. Samo zadanie polega na chyba egzekucji golema Jordasa i żeby wykonać w ogóle zadanie, potrzebujemy kokonów. Nie pamiętam kogo, ale wiem, że te kokony dropiły z ciężkiego przeciwnika i na złożenie tych w sumie kurde mam te kokony chyba. Tak mi się wydaje, w ogóle też mam bardzo dużo schematu, bo wiem, że na Deimosie kokon może? Nie. Wiem, że dużo tych kokonów dropiło tutaj. Na Deimosie, jak sobie to robiłem, może gotowe do wybudowania będą? Nie. Wydobycie raczej też nie, rybołówstwo modułowe też nie, pozostałe. No bez, jeżeli je usunąłem. Nie dam tak łatwo. Główne Q, sprzęt. I tutaj pamiętam, że potrzebowaliśmy kokonów ferialitycznych, których jak widać mam 685. W sumie to weźmy je sobie na wszelki wypadek. Które dropiły z Helminthu? Nie. Bardzo ciężkich przeciwników, kurde, nie pamiętam jak oni się nazywali, już starać to. I na zbudowanie ich potrzebowaliśmy też tak jakby specjalnych części ciała, które też dropiły z tych przeciwników, ale na Deimosie bardzo dużo ich dropi. Więc możemy chyba sobie powtórzyć to zadanie. Hello? Is this real? Did someone get my message? I hope not. Okay. I am Ordis, a fellow Cephalon, and this is my brave and honorable operator. By the 44th precept, we are ready to assist. Yes. No. No. Please. Do not. Contacting you was a mistake. This infestation is everywhere. No trouble, Jordis. My operator is no stranger to shredding flesh. Eradicating infestations. The golem is too strong. No chance. Wait. Maybe the Furliac pods. But where would you ever get those? This is hopeless. Just go away. Ale ja już je mam, Jordas. Co to za problem? Jordas? Operator, he's gone. My precepts compel me to help the Cephalon. Whatever these Ferliac pods are, we need to get some. Immediately. At your earliest convenience. Operator, what luck! You already have Ferliac. Co za szczęście. Już mam kilka. To jest jego kokon, okej. But if you do, I have a reward. Another Warframe was defeated here. Some of its petrified parts may still remain. Oczywiście chodzi o Atlasa. Że tam jego szczątki sobie dalej leżą. Sama misja polega na pokonaniu bardzo dużego przeciwnika, chyba największego, tak mi się wydaje. Oprócz... Kurde, chyba już Aidenon są mniejsze. A, tam dalej mam tych kokonów użyć. Dobra, ja użyłem ich tutaj. Ja za samo zbudowanie tych kokonów w warsztacie dostaniemy chyba aż 55 ich. 25 ich. Now would be a good time to try out those pods, operator. Dangerous, but ooh, beautiful. I can almost taste them. O, przechodzi ktoś. I sent you a blueprint. Irradiating the pods will make something worth bringing here. Oh, well, yes. I suppose this is something my operator can arrange. Isn't it, operator? Hurry! No rush. Okej. Okay. A Juggernaut, tak. Te Juggernautów dropiły te schematy na kokony i potrzebne fragmenty na stworzenie tych kokonów. Oczywiście, że Juggernauty mogą się pojawiać na misjach flagi wtedy, kiedy mamy komunikat od Lotus. Uwaga, Teno! O, faktycznie, kokony wypadły. Uwaga, Teno, Juggernaut odchodzi. Zaprzestań rozlewu krwi, albo on przyjdzie. I tak dalej. Coś takiego tam mniej więcej mówi Lotus, tak co pamiętam. Dawno nie robiłem tych misji, więc nie pamiętam, ale... Raczej to nie jest ciężkie do przegapienia. Raisoter tutaj. Chyba te kokony polegały na tym, że... zwabialiśmy chyba wtedy plagę, bo to jakieś tam feromony tworzyło, albo uwalniało bardziej. Mogłem jednak Rincaren. Miałem jakieś takie przeczucie, że będzie tutaj eksterminacja.
I wydaje mi się, że już po tym fragmencie misji, w której musimy wyeliminować owych przeciwników, będziemy w stanie chyba udać się do miejsca, z którego owy Jordas do nas z nami się skontaktował. Powiem, że to był chyba jakiś statek. I pytałem, że ten przeciwnik był mówiony, że jest najcięższym i że jest bardzo przesrany. Ale ja pamiętam, że go zabiłem, nie wiem, w 5 minut. Okej, tutaj my mamy już to farmione chyba. Jeszcze ostatni. O, od razu tutaj będzie kurde, ewakuacja. Więc spoko. No i zajebiście. Zabici. Teraz wystarczy tylko ewakuacja i zobaczymy, co on dalej powie. Od razu sobie wykonałem 1/3 zadania i te kokony wymagają... Kurde, a jednak 50 kokonów tworzymy. Wydawało mi się, że chyba 50 dawało kiedyś. A no przynajmniej jak będziemy mieć 50 tych kokonów, to w tej misji zużywamy 1, więc będziemy mieć 49. A te kokony tylko na to w sumie idą, bo nigdy ich więcej nie używałem. I mam właśnie zainfekowany organ czuciowy, który jest jedną potrzebną rzeczą do stworzenia owego kokonu. Yes, I cannot wait to meet this operator. Bring them to Eris. Hurry. Don't regret this. No i tutaj będzie misja eksterminacji pana Golema. O, i tutaj mamy owego bossa na Eris, który chyba nie zalicza się do słotego, do gwiezdnego szlaku, jeżeli chodzi o ilość wykonanych misji. I mamy jakiegoś gracza. No to fajnie. A nie wiem, czy on też wykonuje ową misję, czy przypadkiem nie przyszedł na normalną eksterminację. Zobaczymy też w ogóle jego poziom, na jakim wykonuje sobie tą misję. Jak już mam, no prawie ten 31. 9, okej, okay, czyli misje takie mało poziomowe, bym powiedział. O, i wziął Saryn. Ja ich mam 600, gościu. A few, but you said... That is not enough for him. You are just like all the others. You won't kill the golem. I don't want you to. Jordas, calm yourself. Cephalon to Cephalon, we are here to help. Nie wiem, czym on tak panikuje. Ale dobra. I see what you're doing. You came for the parts. Just like the others, greedy scavengers. You do not care. No w sumie trochę tak, no po części Atlasa. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this mission. What have I got you into? Co to jest za Jagger? Behemoth. The gun is here. I am sorry, operator. Wonderful, Burly. Kolejny kokon, okej. Wait, this is a trap? I told you not to come. Please, they did. Jordas, what kind of cephalon are you? You have no idea what I am. Join us and you will. Kurde, ale fajna scenka. Szkoda, że tak normalnie tego nie możemy też mieć. Chyba to jest największy przeciwnik, tak mi się wydaje. Tutaj jak widać, Jordasowi musimy strzelać centralnie w silniki. Chyba silniki to są, tak mi się wydaje. Czy to są duże obrażenia, co mu robimy? No nie do końca. A w sumie nawet fajnie to leci tak. O, okej. Okay. No to pochwaliłem. Kurde, czemu to tak mało bije? Zapomniałem się, że kiedyś, że więcej znacznie mu robiłem. Chyba, że mam słyty typ obrażeń. O, nie wiem, co to jest.
A, pole... A, jednak nas to zepchnęło, okej. Nie wiem, jakie X-Wingi tutaj mogą być, ale chyba byle jakie mam wrażenie, bo tutaj tylko latamy za nim i w sumie tyle. Dziwne, że te jego opary nic nam nie robią, powinny chyba nas zaatakować jakieś flagi. Jak tam obrażenia? O kurde, 95%. Przez chwilę był czerwony kryt chyba. Okej. No i pięknie, zabity. Thank you, operator. What would I have done if I had lost you? Nie wiem, gdzie jest ta ewakuacja. Aby się gdzieś pojawiła. No dobra, no to chyba musimy sobie poczekać. No, więc tak wygląda ta cała misja. Podlatujemy za niego, strzelamy z Imperatora Vandal i tyle w sumie. O! Dziwne. Zabójstwo Golem Jordas. Czemu nam się tutaj to pokazało? Myślałem przez chwilę, że to jest statuetka. Okej. Okay. Pulsujący tuberku i do tego konferialityczny schemat. Okej. Okay. Pulsujący tuberku to jest też jedna część na zbudowanie owych kokonów, z tego co pamiętam. Chyba albo trzech, albo czterech chyba rzeczy potrzebowaliśmy na zbudowanie owych kokonów. No i poniesiesz konsekwencje swoich uczynków. Opuścimy jeszcze zespół na wszelki wypadek. A już to robiłem. Nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale jak biłem tutaj po bokach, to chyba więcej obrażeń mówiłem. Mam takie jakieś wrażenie. No dobra, no i co, zabity w końcu? Aby mi tym razem to zaliczyło. Może jakaś ewakuacja? Halo? Mhm. O, okej. Okay. Misja ukończona. Jeszcze raz pulsujący tuberkuł. Oby tym razem to zaliczyło, no bo tak szczerze dziwnie byłoby ciągle powtarzać tą misję. Nawet nie mogłem słowa znaleźć. Tym razem mi to dłużej czasu zajęło, nie wiem czemu tak szczerze. Ale okej. Okay. No i wystarczyły w sumie to 4 pełne magazynki, czyli 1200 kul. Aha, teraz mi zaliczyło. Więc jak widzicie, w waszym przypadku raczej wystarczy jedna misja, w zasadzie za pierwszym razem misja. W moim przypadku możliwe, że przez to, że robiłem z jakimś gościem, mi nie zaliczyło, albo przez to, że powtarzałem tą misję, to dlatego mogło coś tutaj nie wypalić, mam wrażenie. Albo może za szybko... Nie no, w sumie powinien się od razu pokazać ten ekran. O, i tutaj już od razu mi zniknęło. Zniknęła ta specjalna przegródka na zadanie. A czy tutaj na mapie gwiazdy mam? Nie, wygnanie wygasa za 5 godzin. Nie, wszystko tutaj mam. Więc jak widzicie, tak się prezentowała misja, instrukcja Jordasa. Do następnej misji. Siemka.